tych ponurych czasach z naszej pracowni położonej we wsi Sobolów pod Krakowem, gdzieś w Polsce. Serdeczne ślemy pozdrowienie dla Teatru Coronet i dla jego widzów. Jest to miejsce dla nas bliskie. Bo w 2018 zostaliśmy zaproszeni przez Andę do prezentacji spektaklu Kometa, The Comet w jej teatrze. Coronet jest pięknym wiktoriańskim teatrem, z którym związany był Edward Gordon Craig, wielki wizjoner, teoretyk, reformator teatru, twórca nowej gramatyki, sceny, na której jest zbudowany nowoczesny teatr i do którego współczesny teatr wciąż się odwołuje. W Coronet Theatre Craig realizował swoje spektakle. Jest tam otwarta scena. Mhm. W przeciwieństwie do sceny włoskiej, usytuowanej wyżej widowni i oddzielonej od niej kurtyną, miejsce gry aktorów w Coronet jest poniżej widzów. Mm-hmm. To arena. Zagłębiona arena. Tak. Widz ogląda akcję z góry. Z ptasiej perspektywy. Tak. I ten fakt był dla naszego spektaklu wyjątkowo ciekawy. Kometa to widowisko apokaliptyczne w 10 obrazach z prologiem i epilogiem, jak mówi plakat. Jest czas przełomu, niekontrolowanego postępu, rozkwitu nauk i myśli technicznej. Eksperymenty naukowe, przekraczanie granic etycznych, ogólna euforia i fascynacja. W pewnym momencie roznosi się nieprawdopodobna, a jednak prawdziwa wiadomość o bliskim końcu świata. Zbliża się nieuchronny, tragiczny finał. Spektakl inspirowany jest życiem i twórczością Bruno Schulza. Mhm. Oparty jest na jego opowiadaniu o tym samym tytule. The Comet. Tak. Są tam odniesienia do jego rysunków. Ze scenami ujmowanymi przez autora z ptasiej perspektywy. I to sprawiło, że ten spektakl w tej przestrzeni znakomicie się znalazł. Ale łącznikiem był również Edward Gordon Craig, dlatego że obaj, Bruno Schulz i Gordon Craig, żywili fascynację manekinem, marionetą, jak ich nazywali, rozumianą jako odpowiednie medium twórcy. Tak, tak. Coronet Theatre był idealnym miejscem dla prezentacji spektaklu Kometa. Teraz przesyłamy trailery trzech spektakli. Limbo, zrealizowany w 2019 roku. Spektakl zbudowany jest na dwóch podstawowych stanach egzystencjalnych człowieka. Oczekiwaniu oraz osądzaniu.
19. Kolejny jest Hubble Bubble i inne perskie miniatury z 2017 roku. Spektakl zrealizowany w Teheranie z artystami irańskimi w ramach 20. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów w Iranie. Spektakl opowiada o dawnych tradycyjnych formach teatru irańskiego, kejmech szabbazi, nahgali, czarodziejskich dywanach, ekstatycznych rytmach, tańcach, rytuały, ceremonie i przesądy przesycone emocjami, poezją, wschodnim mistycyzmem, splątane z aktualnymi realiami tego egzotycznego dla nas świata, budują relacje i napięcia między tym, co tradycyjne, a zjawiskami współczesnymi, napięcia między iluzją a rzeczywistością. Konwencja papierowego teatrzyku to taka konwencja, którą często stosujemy w naszych pracach. Rozpoczyna procesy negocjacyjne między rozmaitością i różnorodnością kultur. I kolejny trailer ze spektaklu Against Nothingness or 3 Centimeters Above an Empty Head. Premiera odbyła się w Londynie w 2014 roku. Ontologiczny spektakl w trzech aktach z prologiem i sceną epilogowatą, inspirowany życiem i twórczością Stanisława Ignacego Witkiewicza. Czyli Witkacego.
Witkacy był jednym z najradykalniejszych reformatorów teatru XX wieku. W Polsce, ale nie tylko. Bohaterowie dramatów Witkiewicza dążą do odkrycia tajemnicy istnienia, doznania wyjątkowości własnej osobowości, pragną metafizycznych doznań. Umowność scenicznego świata sprawia wrażenie zabawy w teatr, co podkreśla zerwanie z tradycyjną iluzją gry, nieprawdopodobieństwo perypetii, słownictwo wyrażające programowy bezsens. Witkacy był przeciwnikiem psychologizmu i realizmu na scenie, czyli bebechowatości sztuki. Bebechowatości. Generalnie w naszej pracy teatralnej odwołujemy się do idei teatru autonomicznego, dla którego wszystkie komponenty dzieła są równoprawne, sięgając do fundamentalnych zasad sztuki współczesnej, podkreślając rolę ryzyka, kreatywności, niepewności, nieodwracalności. Oczywiście. Współodpowiedzialności za ostateczny kształt spektaklu. A aktualnie pracujemy nad ideą teatru bez aktorów. Pustym i opuszczonym. Jak powiada wieszcz, pogasną światła, staną fabryki, spoczną widowiska.